Na zbyt dużym luzie do dzisiejszego meczu z KSS-em Kielce podeszły piłkarki ręczne Zagłębia Lubin. Liderujące w ekstraklasie lubinianki przez długi czas męczyły się z outsiderem ligi. Dopiero w ostatnim kwadransie udokumentowały swoją wyższość, zwyciężając 34-27. W pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy 10 stuprocentowych sytuacji, więc gdyby nawet połowa z tego wpadła, no to wydaje mi się, że już do przerwy był wynik 9 i nie byłoby o czym myśleć, a tak faktycznie gdzieś tam może tym Kielcom zakiełkowało, że mają szansę. Ja spodziewałam się czegoś takiego, no bo tak naprawdę przez większość do tej pory tego sezonu nagramy naprawdę dobre mecze. Właściwie nie wiem, trudno mi sobie przypomnieć jakieś takie mecze, o które miała dużo pretensji do dziewczyn i musi się zdarzyć jakiś taki mecz słabszy. Chyba gdzieś podświadomie też dziewczyny już zdawały sobie sprawę, że bez względu na to, czy to będzie lepiej, czy gorzej, ale ten mecz i tak się dla nas dobrze skończy. Niemniej jednak liczy się efekt końcowy. Wygraliśmy, tak naprawdę jesteśmy zwycięzcami rundy zasadniczej, przystępujemy z pierwszego miejsca i to chyba jest najważniejsze. Mówiła po spotkaniu trener Zagłębia Bożena Karkut. Sam mecz nie był porywającym widowiskiem. Zaczęło się od szybkiego 2-0 już w pierwszej minucie po bramkach Joanny Obrusiewicz. Miejscowe jednak grały na zbyt dużym luzie w obronie, co pozwoliło KSS-owi doprowadzić do remisu 3-3 w szóstej minucie. Lubinianki stwarzały sobie mnóstwo okazji do zdobycia gola, ale nawet w tych teoretycznie łatwych pozycjach zawodziła koncentracja i rzuty broniła Małgorzata Kawka. Tylko w pierwszej połowie nie wykorzystały dziewczyny bodajże 10 sytuacji 100%, dodaje Bożena Karkut. 10 minut po przerwie dziewczyny z Kielc doszły Zagłębie na jedną bramkę. Było 22-21, to chyba już jednak zbyt mocno zdenerwowało wicemistrzynie kraju, które włączyły drugi bieg. Zdecydowanie przyspieszyły grę. Dwie bramki Obrusiewicz, jedna Kordicz i już zrobiło się 25-21. Ważne piłki w bramce odbiła Izabela Czarna, gdy w 50 minucie na 28-21 rzuciła Jelena Kordicz. Wiadomo było, że jest już po spotkaniu. Dwie bramki dla Zagłębia zdobyła Kaja Załęczna, dwie również Natalia Ciepłowska, 4 Aneta Piekarz, 8 Joanna Obrusiewicz, 2 Elżbieta Olszewska, 8 Jelena Kordicz, 7 Kinga Bystra i 1 Klaudia Pielesz. Za tydzień ruszają play-offy. W sobotę o 19 Zagłębie podejmuje Politechnikę Koszalin.